Witamy wszystkich kolejny raz. Dzisiaj poruszymy nieco inny temat niż ostatnio. Porozmawiamy sobie o podejściu mentalnym i o tym, jak to jest istotne. Ja opowiem, jak to widzę ze swojej strony, Daria doda od siebie i myślę, że to tyle. Zapraszamy do oglądania. Więc dzisiejszy temat, jak już jest wiadomo, to jest podejście mentalne. Uważam, że to jest dość szeroki temat i oczywiście każdy może mieć inną opinię. Ale jest jedna rzecz, którą ja w sumie sama przeżyłam, tak? I o której właśnie bym chciała opowiedzieć i myślę, że to jest dość ważna rzecz. Kiedy właśnie zaczyna się ten świat siłowni, ćwiczenia, dieta i tak dalej. Oczywiście większość ludzi kojarzy, moim zdaniem, podejście mentalne typu motywacja, czy jakieś błędy, które się kiedyś popełniało, na których się człowiek nauczył, tak? No też, ale no nie do końca, więc moja tutaj historia jest taka, że kiedyś jak byłam na redukcji w miarę długo, któregoś dnia miałam gorszy dzień, postanowiłam, że na koniec dnia zrobię sobie cheata. Zrobię sobie cheata i w sumie to kilka razy tak wyszło, bo nie tylko raz. Że ten cheat no nigdy tak naprawdę nie trwał tylko jedną noc, tak? Znaczy jeden wieczór, czy to nie był jeden po prostu posiłek, czy coś. Tylko zazwyczaj kupowałam jedzenie, czy coś, zazwyczaj to były jakieś chipsy, czekolada, no wszystko. No to na drugi dzień tego jedzenia trochę zostawało. No ale tego właśnie wieczoru rzucałam się na to jedzenie, tak? Po prostu bez opamiętania rzucałam się na to jedzenie. A na drugi dzień, no że metabolizm trochę przyspieszył, bo dostał więcej kalorii, no to wstawałam głodna i to, co jeszcze zostawało, tak, ciągnęłam przez kolejne kilka dni. Tak, co teraz, to jest wstyd aż się przyznać. No i co, no i po kilku dniach oczywiście, jak już tak sporo pojadłam, spojrzałam się na siebie w lustro i no i nabrałam wody, tak? Organizm zatrzymał wodę, no bo się bronił, no bo to było zupełnie coś innego, tak? Dla organizmu niż dotychczas przez długi okres redukcji. Nabrałam wody, no tak spojrzałam się na siebie i sobie myślę, Boże, co ja zrobiłam? Że zmarnowałam tak naprawdę tyle tygodni ciężkiej pracy przez jakieś głupie jedzenie, więc pierwsze co, od razu forsowałam się strasznie. Leciałam prosto na siłownię robić cardio, tak naprawdę to... Robiłam tego za dużo, tak? Bo czułam jakiś żal do siebie, że dlaczego ja tyle zjadłam, dlaczego to katowałam się. Po prostu sama sobie taką robiłam karę. I to było złe, tak? Bo za kilka tygodni znowu zrobiłam to samo. Znowu ten sam błąd, znowu czułam się ze sobą źle, tak? Czułam się ze sobą źle w ten sposób, psychicznie, tak? Psychicznie czułam się ze sobą źle, że nie wyglądam tak, jak już wyglądałam. Mimo tego, że to była tylko woda, nie dało mi się przetłumaczyć, że daj spokój, rób dalej to, co robisz, nie przytyjesz, tak? W 2 czy 3 dni takiego jedzenia, no po prostu się nie da, tak? No a ja jednak nie słuchałam ludzi, nie słuchałam nikogo i myślę, że właśnie tutaj to podejście psychiczne jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie nie katować się za coś, tak? Nie mieć do siebie żalu o coś, bo to wszystko można naprawić, tylko no też potrzeba czasu, no i potrzeba dobrego do tego podejścia, żeby właśnie na przykład, tak, niektórzy dobrze, że ja tak nie miałam, ale no bardzo łatwo jest wpaść właśnie w... problemy odżywiania, tak? Jeżeli chodzi o no niektóre dziewczyny, idą do łazienki wymiotować, tak? Bo czują się źle, bo zjadły coś ekstra, czy coś, bo miały na to ochotę, a potem jednak sobie pomyślały, nie, ja tego nie mogłam zjeść. To jest bardzo, mi się wydaje, ważny temat, w szczególności jeżeli chodzi o kobiety. Mężczyzn też to oczywiście dotyczy. Ale myślę, że właśnie takie podejście mentalne, ze spokojną głową, chcesz sobie coś zjeść, zaplanuj sobie tego cheata, ale zrób go też z głową, nie rzucać się na jedzenie, żeby potem właśnie nie było też większych takich ciągutek. Albo ewentualnie jak planujemy sobie cheata tylko na jeden dzień, na jeden wieczór, no to resztę tego jedzenia, co zostanie, wyrzucić, pozbyć się z domu. No chyba, że właśnie ktoś ma silną wolę, której ja wtedy nie miałam i... No i tak właśnie popłynęłam kilka razy. I później właśnie miałam do siebie wielkie żale i pretensje, co nie było zdrowe i odbiło się trochę na mojej psychice, tak? No i później pomyślałam, nie, że trzeba coś z tym zrobić, właśnie zaplanować, ale tak ze spokojną głową, nie martwić się o nic, bo oczywiście no też no... Nie kładźmy na siebie takich restrykcji, tak? Takich dużych restrykcji, że nie możemy tego czy siamtego. Bo jeżeli wiemy, że chodzimy na tą siłownię i naprawdę ćwiczymy ciężko i tak dalej, no to nie ma opcji, żeby tą formę, którą tam się wyrobiło przez tyle tygodni, żeby przez kilka ustępstw po prostu stracić, tak? Stracić, tak, może nas trochę podlać wodą, możemy wyglądać trochę pulchniej, no ale jednak to wszystko wraca do normy i trzeba po prostu robić to, co się robi, lubić to, co się robi, no i tyle. Kontynuując temat o podejściu do odżywiania, o czym mówiłam wcześniej,
Mam osoby, które są w sumie w miarę mi bliskie i mówią mi: Darka, chcę się wziąć za siłownię, chcę się wziąć za siebie, chcę coś zmienić w życiu, tak? Mówię, ok, jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy czy coś, ja Ci rozpiszę wszystko, pomogę Ci, nawet się nagram, żeby po prostu Ci było łatwiej, tak? No bo to jednak są osoby, które mieszkają w Polsce, a ja jestem za granicą, więc najłatwiej to w sumie się nagrać albo po prostu pogadać przez telefon. No i one, te osoby mi mówią, że Boże, jak Ty tylko mówisz dieta, to ja się od razu robię głodna. Ludzie patrzą na dietę jak na karę, tak? Dla mnie, ja tłumaczę właśnie moim znajomym czy rodzinie, że ja nigdy w sumie nie patrzyłam na jedzenie jak na dietę, tak? Ja nigdy tak naprawdę nie miałam diety. To jest po prostu styl życia, tak? Styl życia i oczywiście chęć zmienienia, tak? Tego stylu życia i wprowadzenia jakichś właśnie nawet małych zmian, bo ja nie mówię wrzucić wszystko naraz od razu, bo to jest naprawdę niedobre, jak wszystko tak się ograniczymy od wszystkiego. No to jednak jest trudno, tak? Jest trudno, bo nas ciągnie do czegoś i właśnie wtedy czujemy się źle, tak? Czujemy się źle, że czegoś nie możemy czy coś i tęsknimy za tym. Ale małe właśnie zmiany wprowadzać, tak? No i mówię, ludzie patrzą na to jak na karę, że dieta czy coś, a w ogóle nie wezmą sobie pod uwagę tego, że właśnie takie małe zmiany, tak? Małe zmiany, które pomogą nam mieć jakieś tam lepsze zdrowie, tak? Czy lepszą jakąś wydajność właśnie organizmu, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem... Dużo ludzi na przykład szybko łapie zadyszki, tak? Podczas biegania czy podczas czegoś, jak dopiero co zaczyna, tak? Że zrobi tam 10 minut na bieżni, a może czasami nawet nie. No i już po prostu nie ma tego oddechu, tak? Więc tutaj no, trzeba nad tym pracować. I nad treningami, i nad oczywiście odżywianiem tak samo. I po prostu pozmieniać te produkty, bo to nie jest tak, że nagle każe komuś wejść tylko na sałatę i nie wiem, i kurczaka, tak? Absolutnie, absolutnie tak nie jest. Ale ludzie właśnie no, nie rozumieją tego, tak? Nie rozumieją. Szczególnie ludzie otyli właśnie kojarzą sobie dietę właśnie od razu tylko z jakimiś sałatkami, jak typu, nie wiem, modelki jedzą czy coś, tak? No tak nie jest, tak nie jest. Więc to jest kolejny temat w sumie. Temat, nie wiem czy temat. No ale kolejna rzecz, jeżeli chodzi o właśnie zdrowe takie podejście, jeżeli chodzi o ten sport, tak? O sport, jakikolwiek sport w sumie, jakikolwiek ruch, że ta dieta, no ona nie jest karą, tak? Ona po prostu jest zmianem stylu życia na zdrowszy. Na zdrowszy, co nam wyjdzie na pewno na dobre. No ale do tego trzeba też w sumie samodyscypliny i trzeba tego chcieć. Przede wszystkim trzeba tego chcieć. Trzeba chcieć tych zmian, bo to nie jest też tak, że partner Ci powie coś i nagle obrócisz życie do, you know, do góry nogami całkowicie. No bo tak nie jest, tak? Tak nie jest, bo wtedy robimy to za karę, tak? Robimy to dla kogoś, a nie dla samych siebie. Musimy wszystko robić dla samych siebie, o tym pamiętajcie. A teraz kilka słów ode mnie. Przede wszystkim chciałbym tutaj porozmawiać o tym, że tak naprawdę wszystko zależy od nas i od naszych chęci. To, czy będziemy chcieli podejść do jakiegoś tematu w odpowiedni sposób, to, czy będziemy chcieli cokolwiek zmienić w naszym życiu, jest tylko i wyłącznie zależne od nas. I moim zdaniem jest to w głównej mierze jakby wyznacznik tego, czy osiągniemy jakikolwiek progres, jakikolwiek sukces, bo musicie zrozumieć, że jeżeli robicie coś tak jakby właśnie za karę, na przymus, kierowane jest to nie waszą własną chęcią, a nie wiem, natłokiem osób, które proponują nam jakieś zmiany lub powiedzmy sugerują nam coś, no nigdy nie będzie to dobre dla nas. Zrozumcie, że musicie po prostu sami chcieć coś osiągnąć. Jeżeli nie będziecie chcieli tego, jeżeli będzie to, tak jak wspomniałem wcześniej, kierowane tylko i wyłącznie tym, że ktoś wam coś sugeruje, nakazuje, to prędzej czy później zrezygnujecie i zazwyczaj jest to właśnie prędzej niż później. Czasami się zdarza, że właśnie ktoś nas zachęci, powiedzmy do chodzenia na siłownię, na początku nam się to nie podoba, a potem jednak się wkręcimy. No i wtedy jest ta nasza motywacja zupełnie na innym poziomie, tak? Ale zazwyczaj powinno być to po prostu kierowane tym, że sami coś chcemy zrobić. Także wiecie, to jest moim zdaniem taki najważniejszy temat, że jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć, cokolwiek zmienić, musimy tak się nastawić psychicznie, żebyśmy po prostu sami chcieli dążyć do osiągnięcia naszego celu. Wydaje mi się, że to jest właśnie najważniejsza, najistotniejsza kwestia, dlatego poruszyłem ją na początku. Kolejna sprawa.
Jednym brakuje tej motywacji, a drudzy jakby chcą wszystko robić idealnie, wszystko robić na 100%. Stresują się tym dodatkowo. Jeżeli coś im się nie uda, jeżeli coś im wypadnie, powiedzmy, nie wiem, nie zjedzą posiłku na czas, bo mają jakiś wyjazd. No różne są przypadki. Nie jesteśmy nigdy w stanie zaplanować całego dnia, całego tygodnia czy miesiąca, kropka w kropkę, tak jakbyśmy chcieli. Zdarzają się sytuacje losowe, które, wiecie, nie są planowe i często powodują właśnie ten stres u osób, które chcą tak wszystko robić idealnie. Sam tak robiłem często i sam się stresowałem w momencie, gdy powiedzmy z jakiegokolwiek powodu nie mogłem czegoś zrobić tak, jak wcześniej sobie zaplanowałem. Natomiast zrozumcie, że stres, który powoduje właśnie stres związany z tym jest dużo gorszy niż ta właśnie jakby to właśnie odstępstwo diety, czy to, że opuścicie powiedzmy trening. Nic się nie dzieje, nic się nie stanie. Jeżeli jest to tylko, wiecie, jedna sytuacja powiedzmy w tygodniu czy miesiącu, no zupełnie nic się nie dzieje, tak? A nawet jeżeli jest tego więcej, bo macie taki okres w życiu, że jest po prostu bardziej chaotyczny, natomiast dalej staracie się wszystko robić jak najlepiej, to uświadomcie sobie, że jest to dużo lepsze niż robienie nic. Nawet jeżeli ten progres nie jest powiedzmy w 100% taki, jakbyście chcieli, to zrozumcie, że nie zawsze tak będzie. Bo tak po prostu być nie może, żeby wszystko było, wiecie, zawsze idealnie, kropka w kropkę, tak jakbyśmy sobie zaplanowali. No i to też jest właśnie taki ważny temat. I to jest skierowane bardziej do osób, którym zależy, które chcą wszystko robić, powiedzmy, idealnie na 100%. Ale czasami właśnie zdarzy się sytuacja, która spowoduje, że w danym momencie nie są w stanie i powoduje to u nich nadmierny stres. Pomyślcie nad tym. Zastanówcie się, czy warto się stresować w takiej sytuacji, skoro i tak nie macie na to żadnego wpływu i nic nie możecie z tym zrobić. Właśnie wtedy powinniście sobie powiedzieć, i tak daję z siebie swoje własne 100%. I tak robię wszystko na tyle, na ile jestem w stanie. Nie stresujcie się żadnymi sytuacjami, które, wiecie, mogą Wam w czymś przeszkodzić. No bo nie macie na to wpływu, tak? I to jest właśnie taka jedna grupa osób. Druga grupa osób, moim zdaniem, to osoby, którym po prostu brakuje motywacji. Mówiłem o tym na samym początku. Wiecie, jeżeli robicie coś nie dla siebie, to tej motywacji może zabraknąć. Także jeżeli, nie wiem, nie interesują Was treningi na siłowni, a lubicie biegać, biegajcie. Róbcie to, co lubicie. Każda forma aktywności jest lepsza niż żadna. Tyczy się to właśnie i treningów, i diety. Po prostu nie próbujcie kopiować kogoś, tylko znajdźcie coś, co będzie Was inspirować, co będzie Was, wiecie, motywować. Wtedy jest dużo, dużo łatwiej niż, wiecie, katować się czymkolwiek. Bo wtedy może osiągniecie jakiś efekt, ale raczej będzie on krótkotrwały, bo nie będziecie chcieli po prostu w tym wytrwać. Będziecie chcieli zakończyć ten etap, zamknąć ten epizod, powiedzmy, w swoim życiu i wrócić do tej tak zwanej swojej normalności. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby tak do tego podejść, żeby było to częścią Waszego życia. I mówimy tu teraz właśnie o jakimkolwiek hobby, czy właśnie o diecie. Skupcie się na produktach, które lubicie. Nie kopiujcie nikogo. Myślę, że nie mam tu nic więcej do dodania. Zostawiam Was z tym. Napiszcie komentarz, napiszcie, co myślicie. I pomyślcie nad tym, czy faktycznie to podejście mentalne jest takie istotne, bo według mnie naprawdę jest bardzo istotne.